Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę. My właśnie zbieramy się na jakiś krótki spacer i musimy podjechać do sklepu po coś do jedzenia właśnie dla Zarki, bo wczoraj nam po prostu wypadło to z głowy, więc szykujemy się. Ja już jestem ubrana, tutaj mam te body z Oceans Apart, które wam bardzo polecam. Są rewelacyjne, fajnie przylegają do ciała. No, nie mam żadnych zastrzeżeń, prałam je 1000 razy, nic się z nimi po prostu nie dzieje. I do tego mam takie mega szerokie spodnie, więc ubieramy się, ubieram buty i lecimy. Sorry za syf na schodach, może tutaj będzie lepiej widać. Dobra, czekamy jeszcze na Dawida. Założyłam tą kurtkę z Shein i mam też tą torebkę z Shein. Więc lecimy, zaraz jeszcze okulary założę, ale są w aucie, wczoraj zostawiłam, jak jechaliśmy na trening, jest przebosko, nie wieje wiatr w końcu, więc można spacerować i korzystać z tego pięknego słońca, ponieważ cały tydzień ma padać, ma być w miarę ciepło, bo nawet do 15 stopni, ale deszczowo. Dobra, jesteśmy w aucie, okularki są, tak jak mówiłam, gotowa. Gotowa do drogi. Zaraz pewnie wyjedziemy i będę musiała ją zamykać, znając życie. Dobra, kochani, teraz jedziemy do Karsznic, na działkę do mnie, znaczy do mojej mamy. Zobaczymy, musieliśmy tam coś zrobić, więc jedziemy luknąć. Dobra, kochani, przyjechaliśmy do Karsznic, czyli jakby takie osiedle z duńskiej Woli. Tylko troszeczkę bardziej, wiecie, tak oddalone. Przyjechaliśmy do skansenu Lokomotyw. Chyba tutaj nie można wejść, bo jest zamknięte, ale pokażemy wam tutaj chociaż przez płot, jak to wygląda i na przykład stare fotografie. Bardzo fajne, zaraz sobie tutaj zerknę. No, chłopcy poszli zobaczyć, jest zamknięte. Tutaj tylko można przez płot tak naprawdę zobaczyć. Czekajcie, może coś tam zobaczycie, jak wam tak pokażę. No szkoda, szkoda, bo tak z daleka to bez sensu, ale kilka jakichś starych fotografii wam również nagram tutaj, żebyście mogli zobaczyć. Dobra, chłopaki zobaczyli, okazało się, że jest otwarte od godziny 11. 11 jeszcze nie mamy, dzisiaj szybko się zebraliśmy z domu, więc jedziemy, może później tutaj przyjedziemy, to wam pokażę coś z bliska bardziej. Dobra, dojeżdżamy na miejsce, które już pewnie znacie z moich vlogów. Kiedyś już tutaj byliśmy, jedziemy na spacerek nad wodą i jest to w Łasku. Zaraz może skojarzycie, jeżeli kojarzycie, to dajcie znać. Jedziemy trochę dalej, w ogóle nie możemy iść się przejść naokoło tak jak wcześniej, więc przejdziemy się tylko tutaj kawałeczek, ponieważ są wędkarze. A jak wędkują, no to trzeba zachować ciszę, bo wiecie, ryby wtedy tak nie łapią, a my jeszcze jesteśmy z dziećmi. No tak, że się odstrasza, no oni zawsze tak, więc no, lecimy. Na króciutki naprawdę spacer. Coś dzisiaj mamy wszystko jakby pod górkę. Chcemy pospacerować, chcemy, wiecie, coś porobić, a tutaj, a tu zamknięty skansen, a tutaj wędkarze, no. Ale jakieś dzieciaczki też tutaj są, bo chyba ich dziadek też jest wędkarzem. No, kazał im 500 metrów do auta. No, mój tata też kiedyś łowił ryby i też kiedyś z tatą siedziałam. Jesteśmy na miejscu. W aucie było tak gorąco. Ja ubrałam właśnie te body, co wam pokazywałam, i tą kurtkę i naprawdę jestem zgrzana. Więc na dworze jest tak w sam raz. Ja bałam się, że chłopcom jak założę bezrękawnik, znaczy jak założą, bo się uparli. A Ignaś ma letnią kurtkę, patrzcie. Ignaś, pokaż. Ignaś ma letnią kurtkę i bluzę. Też myślałam, że będzie mu za zimno, ale no nie, naprawdę jest dzisiaj bardzo ciekawie. W ogóle jakie połączenie, Ignaś, nie widziałam tego. Buty zimowe, kurtka wiosenna. Rewelacja. Ale dawno nie byliśmy na takim spacerku. Patrzcie, ile śmieci, ja pierdzielę. To jest psowy, nie jakby mnie. Jakie psowy? To są psowy. Ten, sapki. O nie, czy będziecie mnie słyszeć, bo jednak troszeczkę zaczęło tutaj wiać przy wodzie, więc wiaterek jest i tak nawet mi się chłodniej przez chwilę zrobiło, więc dzisiaj tak niezdecydowanie, raz gorąco, raz w sam raz, raz zimno i jakieś błocko tutaj jest, a ja mam mega długie spodnie te szerokie, więc mogę wrócić z całymi uwalonymi. Chłopaki, ziemniaki. O, widzicie, tam jest pełno Audi, właśnie panowie sobie łowią. Zobaczcie, jakiego przepięknego kwiatuszka dostałam od mojego synka. Którego? Którego? Ignacia?
idziemy na mały wodospadzik, tak? Może po tym też skojarzycie, gdzie my tutaj jesteśmy. Możecie dać znać, jeżeli jesteście z okolic tutaj Łasku. Gdzie pójdziemy? Gdzie? Na plac zabaw. No, pójdziemy gdzieś, jak nie będzie jakoś dużo, dużo dzieci, ale w niedzielę to zawsze jest tłok. Okej, mamy mostek. Kto pamięta vloga? Ale głośno, co? Ulala, idziemy. Mieliśmy iść tam dalej, ale jednak nie, bo wiecie, dzieci jednak są głośne, chcą pobiegać, chcą się wyszaleć, a tam jednak trzeba zachować w miarę taką ciszę, wiecie. No, zobaczcie, chłopcy teraz sobie weszli, wcześniej ktoś tam był i nie chcieli, wiecie, co przeszkadzać, chcieli sobie sami tutaj pozbiegać, więc weszli na górę. Ignaś, chcesz coś nagrać tam z góry? Tak. Dobra, to trzymaj aparat. Graj ładnie widok. I może mamusia wyjdzie. No tata, chodź! Tata! Żebyś tam nie wpadł! Żebyś tam nie wpadł, kolego! Oho, i drugi! Drugi! I trzeci! Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki vlog, troszeczkę inny, gdzieś Was zabrałam, w końcu ten aparat ze sobą wzięłam, troszeczkę przyrody i w ogóle no teraz się cieplej robi, więc będziemy na pewno częściej jeździć na takie spacery, ale dawno, dawno takiego vloga nie było. Teraz idziemy obejrzeć jakiś opuszczony dom, bo chłopaków to bardzo interesuje. Czy ja ogólnie też lubię takie rzeczy. To są takie malutkie, zaraz Wam pokażę, jakieś takie, wiecie co, nie wiem co. Ale idą sobie zobaczyć z bliska, więc idę z nimi. Zobaczcie, jakie tu jest błocko, gdzie ja mam przejść z tymi jasnymi spodniami. Nie no, po prostu super, podwinę sobie. Idą tam chłopaki, o. Dobra, przystanek Żabka, jesteśmy już w Karsznicach znów, idziemy zobaczyć. Ej Ignaś, chodź! Patrzcie, no miał żaden nie wychodzić i wszyscy poszli. Bodaj miał pójść po prostu tylko po jedną butelkę dużego picia. No ale mniejsza z tym. Jedziemy zobaczyć, czy już jest ten skansen lokomotyw otwarty. Więc zobaczymy. W ogóle nie wiem, czy tam można nagrywać. Patrzyłam na jakiś cennik tam niby do gazet i w ogóle są jakieś opłaty, ale nie wiem, czy można nagrywać na vlogu, więc się okaże, może coś tam mi się uda nagrać. Więc czekam. Ciekawe, czy Dawid słyszał, że chciałabym Kinder Bueno zjeść, bo nie jadłam śniadania, oni jedli, a ja nie miałam ochoty. I teraz bym sobie zjadła coś słodkiego, Kinder Bueno albo jakiegoś ponczusia. Dobra, kochani, byliśmy, słuchaliśmy, tam nic nie nagrywam, bo nie wiem do końca, czy tutaj można. Więc teraz Wam tutaj pokażę, tam jeszcze hen można iść zwiedzać. Tata kupuje bilety, tak? My sobie tutaj już powolutku oglądamy. Kurczę. Naprawdę nie wiem, czy my tutaj wcześniej nie przyjechaliśmy. Tutaj Wam może przybliżę, jeżeli ktoś by był ciekawy, sobie przeczytać. Poczekajcie. Oj, nie wiem, czy to coś będzie widać. Jeszcze przybliżę. Chyba cienko. Dobra, kochani, zdjęcie na Insta zrobione. Teraz Wam tutaj nagram chłopców. Wow, mega, co? Monitorek, super. Siadaj, to cię nagram. A mogę coś kliknąć? Idzie Stasiu? Teraz zamień się, żeby Stasiowi zrobić zdjęcie. Zamieniamy się. No. Czekajcie, przybliżę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Mega, ja też siadam. Wow. Zobaczcie, jeszcze tutaj wychodzę, to mogę Wam nagrać olbrzymie. Dobra, idziemy, żeby się nie zabić. I doganiamy chłopców. Zwiedzamy dalej. Jeden, myślałam, że mniej jest tego wszystkiego tutaj. Trochę jest. Zimno to
tylko doszliśmy do tych pociągów. A no właśnie, miałam wam powiedzieć, bo później jak rozłączyłam się, już wam nie nagrywam, to Dawid mówił, że on tutaj z chłopcami był i mi się przypomniało, rzeczywiście były jakieś tam zdjęcia, coś tam mi nagrywał, więc oni byli, mnie nie było. Ja z nimi wtedy nie pojechałam, pewnie się źle czułam, pewnie mnie brzuch bolał, więc oni byli. Ja jestem pierwszy raz. Chłopaki tam sobie oglądają jakieś części czy coś tam, ja zaraz zerknę, ale mi tutaj się spodobał ten wagonik. Zobaczcie, jakie ma piękne akcenty. Żółte, właśnie z czerwonym. Bardzo ładnie to wygląda. I co? Nic nie ma? Jeny! Ale czabonik. Wow! Widać! Zobaczcie, kochani. Tak wygląda w środku. Weszliśmy do środka, Dawid jakoś wszedł. Naprawdę super to wygląda i mamy też jakieś... Jest ubikacja. Też wam nagram, zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie tu, tak ładnie, podoba mi się. Dobra, tu już nie można wyjść, ale zobaczcie, tutaj są takie jakby welurowe pufy, jakieś takie siedzenia. Zupełnie, zupełnie inaczej niż tutaj po drugiej stronie. Jak przechodzę sobie przez taki mostek, no to tutaj w środku byliśmy. Widzicie, tutaj był wagon osobowy i to był pierwsza klasa. Tutaj, gdzie mamy te pufy, co wam pokazywałam, takie z kwiatami. Wsiedliśmy do auta, jestem bardzo zadowolona. W ogóle super dzisiaj dzień, trochę zrobiliśmy. Zaraz idziemy coś dobrego zjeść. Chłopcy, podoba wam się dzisiejszy dzień? Tak. No, chłopcy też są zadowoleni, to jest najważniejsze. Też super, bo zrobiłam sobie zdjęcie na Insta, może jedno, dwa wstawię, zobaczymy takie. Też się dzień podoba. Czas na jedzonko i będziemy wracać do domu. Może wam zmontuję tego vloga, żebyście mieli może na poniedziałek albo wtorek. A wiecie zobaczymy. Co? Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, kochani. Zobaczcie, Zuzia z Dawidem i z chłopakami. Leje się wodą, bo jak piłem ostatnio takie pistoleciki. My już jedziemy do domu, byliśmy na chwilę właśnie u nich przywitać się, pogadać sekundkę i popić ten pistolet na wodę. Witamy w poniedziałek! Hello, hello, hello! My szykujemy się do przedszkola, ja ubrałam się na szybko w to, co miałam wczoraj na spacerze, czyli body z Oceans, spodnie, one chyba były z Sinseya i lecę odwieźć chłopców. Standardowy mój makijaż ostatnio, bo robi się go mega szybko i wygląda fajnie. Kochani, wiem, że przywitałam się z wami dzisiaj, ale nie będziemy raczej kontynuować, raczej na pewno, już będę się z wami żegnać. Chciałabym, żeby tamten vlog był taki, wiecie, z wycieczki po prostu, z niedzieli, taki gdzieś w plenerze, a nie ciągle w domu. Niedługo pojawi się też nowy filmik, więc oglądaj, znaczy już obejrzyjcie ten film, Boże, co ja gadam. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już niedługo. Buziaczki, pa, pa.